Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szybkie placki. Potrzebować będziemy szklankę wody, szklankę mąki pszennej, dwie łyżki mąki ziemniaczanej, pół łyżeczki proszku do pieczenia i teraz mamy tutaj 5 deko sera, 5 deko szynki, jedną marchewkę, paprykę i cebulę. Wszystkie składniki kroimy, a marchewkę ścieramy na tarle. Składniki już mam pokrojone. Ser w kosteczkę, szynkę, paprykę, cebulę starłam i marchewkę również starłam. I przekładamy do miski i należy doprawić solą i pieprzem i będziemy kłaść niewielkie porcje na rozgrzanej puszcz. Są to szybciutkie placki w wykonaniu i kładziemy niewielkie porcje na rozgrzanej puszcz i smażymy z jednej i z drugiej strony. Wyglądają szybkie placki. Smażymy z jednej i z drugiej strony. I tak oto szybkie placki mamy usmażone. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. I placki podajemy z sosem czosnkowym. Kładziemy na rozgrzany tłuszcz niewielkie porcje. Szybkie placki. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Placki, szybkie placki.